Dziś o Maryi w życiu katolików będę rozmawiał z naszymi gośćmi, którymi są Kasia i Michał Osiejowie. Witam Was, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie, jak to jest z obecnością Matki Bożej w życiu małżeństw i rodzin? Co możemy z niej zaczerpnąć jako świeccy? Ja dzisiaj taką fajną historię słyszałem od znajomego, który mówił, że ma teraz taki ostry czas w pracy, dużo się dzieje, nie wie, gdzie ręce włożyć i mówi, że wieczorem uklęknęli całą rodziną razem z żoną, z dziećmi, do różańca i mówi, że poczuł się jak po prostu w innym świecie, że całkowicie się odłączył od tego, co jest i pozwoliło to na takie właśnie ukojenie. I myślę, że właśnie tą modlitwę różańcową, która jest takim jednym wielką pochwałą dla Matki Bożej, to jest to, czego możemy się od niej uczyć, właśnie takiej tej ciszy, kontemplacji i skupienia. Kasiu, a ty jako kobieta? Dla mnie, jako dla kobiety, właśnie najważniejsze zawsze było to, żeby zapatrywać się w tą Maryję, która przeżywa życie swojego syna właśnie w takiej ciszy, w skupieniu. Te słowa, że Maryja rozważała wszystko w swoim sercu, były mi zawsze bardzo bliskie i też ta cichość Maryi, bo my jako kobiety mamy właśnie tu taką skłonność, że czasami bardzo dużo mówimy, a właśnie ta cichość tego przeżywania sytuacji życiowych, sytuacji też takich rodzinnych, zawsze była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Takie zapatrzenie się właśnie na to wyciszenie się w tych wszystkich trudnych sytuacjach i też na myśl przychodzi mi tutaj właśnie przychodzą mi słowa, które usłyszałyśmy właśnie z kobietami, z którymi należy do domowego kościoła podczas rekolekcji, że też to takie Maryi zapatrzenie się na Jezusa w chwili Jego śmierci. To można powiedzieć, że dla niej była tak tragiczna chwila, taka bardzo trudna, a jednak mimo tego Maryja nie wyciąga siebie na pierwszy plan. To jej cierpienie jest cierpieniem ukrytym, jest cierpieniem wewnętrznym i właśnie zawsze dla mnie to było takim znakiem tego, że ta nasza kobiecość, to nasze przeżywanie gdzieś, ono też zawsze wewnętrznie powinno być skupione na tej takiej głębi wewnętrznej, nie na epatowaniem na zewnątrz, na pokazywaniem całej swojej uczuciowości na zewnątrz, ale też na takim skupianiu się wewnątrz siebie i na przeżywaniu tych trudnych sytuacji w środku. Tak samo na to patrzy mężczyzna? Czy z innej strony patrzy na obecność Matki? Ja tak jeszcze sobie myśląc o Maryi, to uważam, że my możemy się od niej naprawdę bardzo dużo nauczyć o takim niezapominaniu tego, co Pan Bóg zdziałał w naszym życiu i że On jest obecny i że działa, jest prawdziwy, bo no Maryja, nie? Anioł Gabriel jej się objawił, powiedział, że będzie matką. Ona dobrze wiedziała, że z żadnym mężczyzną nie obcowała, a jednak pojawiło się dziecko w jej łonie, nie? Czyli taki namacalny dowód na to, że Pan Bóg działa. I później, na przykład będąc świadkiem nieraz cudów, które dokonywał Pan Jezus, przemieniając wodę w wino, tak, ona doskonale wiedziała, że to są cuda, tak? Które dzieją się przez zaprzeczną jej syna. I myślę, że my też mamy takie właśnie historie w swoim życiu, gdzie może nawet przypominamy sobie, pamiętamy, że kurczę, to się stało i to jest 100% dowód na istnienie Pana Boga. I myślę, że właśnie od Maryi się możemy uczyć też tego, żeby nigdy nie zapominać po prostu tego w naszym życiu, bo mamy takie skłonności do tego, żeby po prostu zapomnieć, nie? O tym działaniu Pana Boga w przeszłości, w naszym życiu. Ale też ciekawe, Michale, jest to, co obserwujemy dzisiaj w Polsce, że w wielu naszych miastach, również i w Siedlcach, jest pewna grupa ludzi, która raz, że jest we wspólnocie Niewolnicy Maryi, ale jednocześnie w wielu miastach w pierwszą sobotę miesiąca faceci biorą za różaniec, idą ulicami i się modlą. Dla mnie to jest po prostu mistrzostwo świata. I tak sobie myślę, że no właśnie, że no Maryja jakby zaprasza mężczyzn do takiej konkretności. Nie? Ja też w tej dziedzinie chciałabym się wypowiedzieć jako mama, bo będąc w domu z moimi dziećmi, ja bardzo często mam takie doświadczenie tego, jak one przychodzą i proszą mnie, żebym coś u taty załatwiła. I też mi się wydaje, że ta taka delikatność, kobiecość, dobroć, otwartość Maryi daje tym mężczyznom taką odwagę do tego, żeby właśnie przez nią prosić Boga Ojca o wszelkie potrzebne łaski, bo Maryja jest właśnie taką dobrą mamą. I też dzieci, które czasami boją się przyjść bezpośrednio do taty, zapytać o coś, wiedzą, że mogą zawsze liczyć na mamę. I nawet jeżeli jest coś, co tak jakby mama wie, że nie jest dobre dla tych dzieci, to ona potrafi to z serca, z dobrocią, z łagodnością, z delikatnością tym dzieciom wytłumaczyć. Więc też mi się wydaje, że mężczyzn to pociąga właśnie, ta delikatność, ta łagodność, to takie
ciepłe podejście Maryi. A ja tylko dodam, że mężczyźnie jest bardzo trudno później odmówić, jak prosi go żona w imieniu dzieci, więc coś chyba to jest właśnie, że też Pan Bóg, Panu Bogu też jest chyba ciężko odmówić, kiedy Maryja prosi. No właśnie, proszę Państwa, więc zapraszamy. Wracajmy, a może ugruntowujmy się w modlitwie różańcowej. Wracajmy do świętowania pięknych świąt maryjnych po to, żeby być blisko Matki, by się z nią po prostu na nowo zaprzyjaźnić, właśnie poczuć taką matczyną obecność, a ona niech oręduje u Jezusa. Naprawdę to pięknie działa. Zapraszamy do pobożności i takiej bliskości z Maryją. Do kolejnych naszych spotkań. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV.